uczniowskim. Oto nasza klasyfikacja. Maruda lekcyjna, gatunek bliski męczennikowi. Subtelna różnica między nimi polega na tym, że maruda potrafi zadręczyć nauczyciela ciągłym marudzeniem. Obgryzacz zaciekły, typ bardzo pospolity, znamy wiele jego podgatunków, klasyfikowany w zależności od tego, co obgryza. Taki, gdy zje już śniadanie, zaczyna obgryzać byle co. Kratkę, długopis, ołówek, obgryzie byle co. Drzemacz lekcyjny, spotykany na lekcji pierwszej, środkowej, ostatniej, właściwie na każdej lekcji. Trzeba go po prostu często wyrywać do odpowiedzi. Pracuj szlachetny. Proszę Państwa, oto ulubiony typ w szkole. Proszę spojrzeć na jego nieskazitelny wygląd, nienaganny strój, gładko zaczesane włosy, wreszcie wyprostowaną sylwetkę i wzorową postawę uczniowską. Nie muszę chyba dodawać, że typ ten objęty jest całkowitą ochroną, a jego uszkodzenie podlega surowej karze. Zaśmiecacz haniebny. Za to ten gatunek do rzadkości nie należy. Ślady jego pobytu zawsze są widoczne. A to jakiś papierek niewinnie upuszczony na ziemię, a to kopnięta kąt butelka po soczku. A to jakiś ogryzek zostawiony pod ławką celem jej użytnienia. Tu szczególnie znienawidzony przez panie woźne. Obibok obleśny. Przypomnijcie sobie pracusia szlachetnego, a od razu zorientujecie się, jakie cechy gatunkowe wyróżniają ten typ. Po pierwsze, nieuk, po drugie, obibok, po trzecie, obleśny. Można powiedzieć podgatunek. Granatnik szybkostrzelny, typ rozpowszechniony w klasach młodszych. Ujawnia się wtedy, gdy nauczyciel zadaje pytanie. Granatnik reaguje natychmiast. Nim nauczyciel dokończy pytanie, ten już wyrywa się do odpowiedzi. Zawsze podejrzewałam, że taki potrafi czytać w nauczycielskich myślach. Unikat trafiony. Całkowite przeciwieństwo granatnika. Cały czas stara się unikać wzroku nauczyciela, patrząc w dal albo chowając się za plecami innych. Nauczyciel musi się bardzo starać, aby w końcu go trafić i wywołać do tablicy. Gumożuj wykrętny. Nieustannie żuje gumę, wykręcając przy tym buzię we wszystkie strony. Czy myślicie, że to już cały atlas grzybów? Przepraszam, uczniów? Na pewno nie. Niektóre typy nie doczekały się jeszcze naukowego omówienia. Wystarczy wspomnieć chociażby o upiorku nauczycielskim, ziewaczu przeciągłym, beksie utrapionej, chichotku dwulicowym i tak dalej. Ale to już osobny temat na całą encyklopedię typów uczniowskich. Ja sama nadal będę prowadziła badania, a ich rezultaty poznacie niebawem. Dziękuję za udział w prelekcji. Do widzenia.